Witam po krótkiej przerwie i zapraszam na program W Centrum Uwagi. Dużo miejsca poświęcamy ostatnio na naszej antenie reformie edukacji i trudno się dziwić, gdy wywołuje ona wiele emocji. Do naszej redakcji napływa wiele pytań i wątpliwości zarówno uczniów, rodziców, jak i nauczycieli. Tuż po egzaminach gimnazjalnych i na chwilę przed maturami jest dobry moment, by mam nadzieję dokładnie wytłumaczyć, jak od 1 września będzie wyglądała oświata w naszym mieście. Dziś zaprosiłem zatem do studia naczelnika Wydziału Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza, Marka Lipca. Dobry wieczór. Witam Pana, witam Państwa. Jest Pan osobą odpowiedzialną za większą część zgierskich placówek oświatowych, bowiem wiadomo, część podlega starostwu. Więc zanim przejdziemy do konkretów, nie mogę Pana nie zapytać, potrzebna była Pana zdaniem cała ta reforma? Szanowni Państwo, to pytanie godne Wikipedii za kilka lat, ale tak na poważnie to musiałbym odpowiedzieć jako rodzic, jako nauczyciel i jako urzędnik. Jako rodzic odpowiedziałbym, że pewnie byłbym zadowolony. Jako nauczyciel szkoły podstawowej też nie widzę przeciwwskazań. Już jako nauczyciel gimnazjum? Gimnazjum zdecydowanie nie. Mhm. Jako nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej i szkół zawodowych pewnie tak. A jako samorządowiec niesamowita ilość pracy organizacyjnej i koncepcyjnej. Rzeczywiście takiego roku nie mieliśmy w edukacji jak sobie dobrze przypominam, to od 20 paru lat. Gdyby od Pana to zależało i Pan by decydował o tym, to majstrowałby Pan przy tym systemie, który był do tej pory, czy raczej by Pan go zostawił tak, jak do tej pory funkcjonował? Zmiany zawsze są potrzebne. Zmiany wynikają z oceny działania pewnego... Ale zmian się wszyscy boją. ...z tego systemu. A to już jest inna sprawa, to już jest aspekt psychologiczny. Czy zmiana stawia przed nami pewne zawsze trudne wymagania? Natomiast powiem tak, zmiana dla samego eksperymentu, no to jak mówię, no może być pewien aspekt pewnego takiego, można powiedzieć, zadania społecznego, kształcenia pewnych umiejętności, wyzwalania pewnych koncepcji. Ale mówimy o kształceniu pokoleń Polaków. I postaw. Czyli, bo dlaczego zmierzam, panie redaktorze? Zmierzam do tego, że u nas w edukacji mówi się, że jedną stałą rzeczą jest zmiana. I my jesteśmy do tego przygotowani, tak? Natomiast ministerstwo podpiera się, bo to jest projekt rządowy, podpiera się takimi badaniami stwierdzającymi, że dotychczasowe funkcjonowanie systemu oświaty nie sprawdziło się z punktu widzenia edukacyjnego, wychowawczego i z punktu widzenia wyrównywania szans, a to samo mówili ci, którzy zmianę 15 lat temu wprowadzali. Dokładnie. I wtedy funkcjonował ten układ, który ma funkcjonować od 1 września. Tak, tym bardziej, że wtedy też był opór przed powstawaniem i tworzeniem szkół typu gimnazjum. Tak? Ja myślę, że ocena tego, czy zmiana będzie funkcjonowała i czy ona przyniesie swoje konkretne ustalone oczekiwania i rezultaty. Będzie ona w ocenie pewnych efektów, które trzeba będzie badać na podstawie wyników egzaminów, procesu wychowawczego, no to taka ocena przyjdzie pewnie za kolejne 16 lat. I tak co 15 lat będziemy zmieniać ten system kształcenia, raz wprowadzając gimnazja, raz je wracając do poprzedniego ustroju? To tak powinno wyglądać? Dlatego to ja już nie wiem, panie redaktorze, bo to nie ja jestem autorem zmian, tylko ministerstwo. Pewnie każdy ma swoją koncepcję, chce ją realizować. Ja uważam, że najważniejsze to, czego oczekujemy jako uczniowie, rodzice, nauczyciele i samorządowcy, to stabilizacja. I ta labilność prawa, która nas dotyka, i nie tylko teraz, ale przez ostatnie lata, jest tak duża, że naprawdę musimy budzić się rano i spoglądać na stronę ministerstwa czy kuratorium, jakież to nowe zmiany zaszły, do których musimy się pan stosować. Pan się nie czuje w tej sytuacji jako urzędnik komfortowo, przyznał to Pan przed chwilą, to trudno się dziwić nauczycielom, rodzicom, uczniom, że mają prawo w tym zamieszaniu czuć się nawet jeszcze bardziej niepewnie, bo to ich bezpośrednio dotyka. Związek Nauczycielstwa Polskiego zebrał blisko 1 000 000 podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie pozostawienia takiego ustroju, jaki jest dotychczas. Pana zdaniem takie referendum powinno się odbyć dla spokojności społecznej, czy nie?
Nie chciałbym oceniać działań związków, bo moje kompetencje tutaj nie obejmują tego obszaru. Uważam, że związki zawodowe mają pewne pomysły na siebie i na spojrzenie na sposób funkcjonowania oświaty. Przypomnę tylko, że ostatni strajk, który się odbył, był strajk, którego postulaty były czysto ekonomiczne. Tak, nie dotyczyły w ogóle w żadnym z tych punktów reformy systemu oświaty. To jeden element. To spór zbiorowy. Którego tak naprawdę stronami był związek zawodowy i pracodawcy, czyli nauczyciele. Ani ministerstwo, ani samorządy nie były tutaj stroną tego sporu. Natomiast co do referendum, myślę, że każdy ma prawo się wypowiedzieć. Natomiast osobiście, tu pozwolę sobie na taką refleksję, no jest to działanie spóźnione. Nauczyciele boją się o swoje miejsce pracy i słusznie, też pan to przyznał na początku naszej rozmowy, no bo ci z podstawówek, ze szkół średnich chyba mogą czuć się bezpiecznie, ale ci z gimnazjów będą się dublować z tymi z podstawówek w którymś momencie. Co z nimi będzie? To znaczy, podjęliśmy takie działania, które trwają już od października i listopada. Pan prezydent miasta Zgierza powołał najpierw zespół konsultacyjny dyrektorów fachowców, dyrektorów szkół, abyśmy przepracowali wszelkie możliwe rozwiązania, symulacje przeprowadzili dotyczące właśnie stabilności przejścia szkół i zatrudnienia nauczycieli przez system edukacji docelowo przez okres przejściowy, ten dwuletni, i tak naprawdę pracowaliśmy na pewnym prowizorium prawnym, bo przecież październik, listopad to były tylko projekty, ale my wtedy już zaczęliśmy działać i te działania przyniosły konkretne efekty, bo przecież pan prezydent dopiero 11 stycznia podpisał ustawę, a my byliśmy tak naprawdę już z koncepcją związaną z tym, jak mamy te reformy przeprowadzać w Zgierzu, przygotowani. Potem doszło do powołania zespołu kolejnego, gdzie nie tylko już dyrektorzy, ale i przedstawiciele środowisk lokalnych, w tym związki zawodowe i młodzież uczestniczyły, na którym to przedstawione zostały prace zespołu dyrektorów jako pewna propozycja rozwiązania i zostało to jednogłośnie przyjęte. Wiadomo. Tak, chodzi mi o to, że podeszliśmy do tego w sposób metodyczny. Zaprezentowaliśmy na podstawie analizy demograficznej na 2 i na 5 lat do przodu, jak będą się kształtowała i populacja zgierskich uczniów. Przedstawiliśmy też na podstawie zapowiedzi ministerstwa. A jak się będzie kształtowała, to już tak? Dotyczącą chociażby podstawy programowej, czyli tego, w jaki sposób będziemy zatrudniać nauczycieli, na jaka ilość godzin będzie. I wzięliśmy z tego wnioski. No, jeśli nawet demografia jest niekoniecznie korzystna globalnie, to trzeba powiedzieć, że w tym roku, bo to może jest dość taka dość pewna ciekawostka. Po raz pierwszy w systemie znajdą się 3-latki, które będą miały prawo do edukacji przedszkolnej, czego jeszcze wcześniej nie było. I my wykorzystaliśmy tę szansę po to, aby przemodelować zgierski system edukacyjny na to, aby otworzyć się na te dzieci najmłodsze, bo wiadomo, że miejsc przedszkolnych zawsze brakuje. Dzieci będzie więcej czy mniej w Zgierzu? Dzieci generalnie, jeśli chodzi o demografię, będzie mniej, ale będzie objęta większa grupa możliwością, prawem do edukacji i do opieki przedszkolnej. Więc tutaj grupa się zwiększa o kolejny rocznik, 3-latków. Tak? Dotychczas nie byliśmy zobligowani do przyjęcia i każdy samorząd nie był obligowany do przyjęcia 3-latków. W tej chwili każdy 3-latek, który zgłosi się, teoretycznie powinien uzyskać to miejsce. Teoretycznie uzyska, czy praktycznie uzyska? My dzięki tej reformie, jak już powiedziałem, to nie tylko jest sztuka dla sztuki, bo to nie ma sensu, ale chcieliśmy ją przemodelować i ustawić na nowoczesne tory pewnego schematu organizacyjnego, tak, aby być otwartym na przyjęcie tych dzieci najmłodszych. W tym roku mamy o 244 miejsca dodatkowo stworzone właśnie jako ofertę dla dzieci. To starczy dla wszystkich, czy nie? Tak. Rejonizacja, bo to interesuje też naszych widzów, uczniów, ale ich rodziców.
A co się zmieni od 1 września, jeśli chodzi o, siatkę szkół i placówek oświatowych w naszym mieście? Tak, to jest ważne pytanie. Wielokrotnie już o tym mówiliśmy, sygnalizowaliśmy, bo przecież te konsultacje one trwają i w dalszym ciągu jeszcze trwają, a chociażby dzisiejsze spotkanie tutaj z Państwem też jest tego dowodem, że rozmowy w tej kwestii są bardzo, bardzo ważne i nie wolno ich pominąć. Ustawodawca nałożył na nas obowiązek nie tylko korzystania z trzech elementów wygaszania gimnazjów aż do ich całkowitej likwidacji, ale także stworzenie nowych obwodów szkół podstawowych. I tak rzeczywiście, również po raz pierwszy od 20 lat uporządkowaliśmy kwestie obwodów poszczególnych szkół na zasadzie diagnozy tego, z jakich rejonów zgierza dzieci uczęszczają do danej szkoły. Zmieniliśmy te obwody właśnie pod tym kątem dostępności, czyli tak, żeby dzieci nie przekraczały głównych ciągów komunikacyjnych ze względu na bezpieczeństwo, dojazdu, ale też i powstały nowe osiedla, które należało włączyć i przesunąć nieco ciężar tutaj zasobów tych, które no, do szkół poszczególnych, jeśli chodzi, mam na myśli dzieci, uczęszczają. Więc rzeczywiście na mapie Zgierza powstała pewna zmiana. Powstała też nowa szkoła podstawowa. Powróciliśmy do... Nowa stara. No tak, no, powiem tak, no, cała reforma jakby jest powrotem do czegoś starego, ale w zupełnie nowych warunkach demograficznych i społecznych i organizacyjnych. Więc tak naprawdę mamy powrót do czegoś starego z nowym przebiciem organizacyjnym i także i mentalnym dla mieszkańców, bo przecież wiadomo, że uczniowie szkół podstawowych przygotowywali się do przejścia do gimnazjum w sposób naturalny i nagle dla nich też jest to pewien dyskomfort. Szanowni Państwo, więc powstaje nowa szkoła podstawowa numer 6. Jest to szkoła podstawowa wydzielona z obwodu obecnej szkoły podstawowej numer 11 i szkoły podstawowej numer 5. Ta szkoła wytworzyła dotychczas dodatkową ofertę, z której korzystali uczniowie z całego Zgierza, czyli oddziały dwujęzyczne i oddziały sportowe. Tak. I myślimy, że zainteresowanie, jakim się cieszą te oddziały, jest tak duże, że swobodnie będziemy mogli utworzyć co najmniej dwa oddziały równoległe. To będzie w szkole podstawowej numer 6, ale szkoły podstawowe nie są profilowane, przecież nie będą. Nie, ale to także jest kwestia tego, że reforma wyzwala nas wszystkich pewne stadium progowe, w którym należy mieć pomysł na siebie samego, tak? I myślę, że zarówno szkoła podstawowa numer 6, jak i też i gimnazjum numer 3, które zostało włączone do szkoły podstawowej numer 8, ma na siebie pomysł, bo przecież w szkole podstawowej numer 8, która będzie dysponowała basenem dosłownie przez ścianę, powstaje już drugi rocznik oddziału usportowionego pływackiego, więc to też jest jakieś ożywienie na rynku edukacyjnym. Natomiast szkoła podstawowa numer 1, do której włączono gimnazjum numer 1, w przyszłości wiemy o tym, że będzie nasze liceum samorządowe rozrastało się i prawdopodobnie część budynku gimnazjum numer 1 wchłonie. O ile nie całe, a cała podstawówka zmieści się w obecnej jedynce przy placu 100 Straconych. Jeśli, no właśnie, i to jest kolejne zadanie, które na nas nałożył ustawodawca, a więc brak dwuzmianowości na etapie przekształcania szkół, czy łączenia, czy też samodzielnego funkcjonowania do czasu likwidacji gimnazjów. Ale słyszy pan, panie naczelniku, siebie, jak rozmawiamy w tym momencie, co zostało do czego włączone, kto na co miał ofertę, a teraz to może nie będzie już tej oferty, a może trzeba będzie komuś budynek przekazać, a kogoś gdzieś zepchnąć niżej. No to już pachnie wielkim chaosem w tym momencie i proszę się nie dziwić tym wszystkim, którzy mają dzieci swoje w szkołach, podstawowych gimnazjach i samym nauczycielom, bo oni naprawdę mają prawo nie wiedzieć, co będzie. Oczywiście, zgadzam się z panem, dlatego czuwaliśmy nad tym od kilku miesięcy po to, żeby przeprowadzić rodziców, uczniów, nauczycieli, dyrektorów wspólnie przez ten okres przemian. Proszę zwrócić uwagę, że ustawodawca nałożył na nas takie, a nie inne sposoby rozwiązania.
tak, za które nie mogliśmy wyjść i one były opiniowane przez... Rozumiem, że to taka delikatna krytyka tego, co ustawodawca wam zrobił. Wybraliśmy najlepsze rozwiązanie, jakie mogliśmy, bo jeżeli zostawilibyśmy gimnazja samodzielnie według wariantu do wygaśnięcia, to tak naprawdę ostatni gasiłby by drzwi, a budynek byłby zabity deskami, tak? Więc no, ale brakowałoby miejsca dla uczniów. No tak, dlatego takie rozwiązanie nie wchodzi w rachubę. Powiem jeszcze jedną rzecz, bo mówi pan o tym, że chaos, to mamy pewien etap. Etap pierwszy to jest etap do 1 września 2017, etap drugi to jest od 1 września 2017 do 2019 i potem trzeci etap, tak? A więc my przechodzimy etapami. Pomysł tu jest pomysłem na dzisiaj z perspektywą pewnych rozwiązań na przyszłość i tak to należy traktować. Ci, którzy, bo przed chwilą o tym była mowa, zostają w podstawówkach, czyli będą uczniami klas dalej 7 i 8, no powiedzmy, że mają sytuację w miarę przejrzystą, prawda? Bo oni już w tym momencie, będąc w klasie 6, załóżmy, tak, kończąc klasę 6 w tym roku, idą dalej do klasy 7. Wiedzą, że będzie ich czekała szkoła średnia, będzie to albo liceum 4-letnie, albo technikum, szkoły będą profilowane, wiadomo. No ale ci, którzy dzisiaj są w gimnazjum, powiedzmy, kończą klasę 1, takiej pewności już tego, jak będzie wyglądała ich edukacja, mieć nie mogą. Okres przejściowy, który nas obowiązuje do 2019 roku, zakłada, że uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w gimnazjum, kończą tę naukę i piszą egzaminy gimnazjalne na dotychczasowych zasadach. A następnie idą do szkół, które na dotychczasowych szkół średnich, na dotychczasowych zasadach funkcjonowały, funkcjonują jeszcze. Tak. Natomiast... Czyli to będą 3-letnie na przykład licea, tak? Tak. Natomiast liceum 4-letnie rozpoczyna nabór do klasy pierwszej dopiero od roku 2020. Jasne, i to jest też związane z nowym programem. Ale tak. Ci uczniowie, którzy dzisiaj kończą klasę pierwszą albo drugą gimnazjum, od przyszłego roku szkolnego stają się uczniami szkół podstawowych. Stają się uczniami szkół podstawowych nie do końca. Stają się, w dalszym ciągu są uczniami gimnazjów włączonych do szkół podstawowych. Formalnie to wygląda tak, że jest to szkoła podstawowa. Przekształconych w szkołę podstawową, bądź samodzielnie do zmierzających do w czasie tym przejściowym, wygaszanych do likwidacji. U nas tego nie ma. U nas tego nie ma, natomiast wiem, do czego pan zmierza. Zmierza pan do tego prawdopodobnie, jaki będzie status nauczycieli, uczniów, którzy kończą co gimnazjum. Oni skończą, otrzymują świadectwo gimnazjum. Skończą? To będzie świadectwo gimnazjum numer 1, 2, 3 w Zgierzu. Tak. Podpisane, opieczętowane przez dyrektora szkoły. Do której gimnazjum zostało włączone. A, czyli już nie dotychczasowego dyrektora. Nie. Czyli pieczątka będzie jednak szkoły podstawowej. Dyrektorzy gimnazjów, które zostały włączone do szkół podstawowych, stają się automatycznie wicedyrektorami tejże szkoły. Przez jakiś czas, czyli przez 2 lata, dopóki tak. Będą oddziały gimnazjalne. Czyli ustalmy, otrzymują świadectwo ukończenia gimnazjum podbite przez dyrektora szkoły podstawowej. Tak. I o to właśnie chodziło. Gimnazja są dwujęzyczne, jak na przykład obecne gimnazjum numer 2. Niektórzy się obawiają, że wraz ze zniknięciem gimnazjów znikną też takie klasy. Niekoniecznie. Już Ministerstwo Edukacji Narodowej sporządziło i przygotowało i opublikowało rozporządzenie dotyczące funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych i oddziałów sportowych w szkołach podstawowych. Wiemy o tym, że czas funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych to w sumie 5 lat, więc mieliśmy tutaj 3 lata gimnazjum, tak, plus ewentualnie szkoły ponadgimnazjalne. W związku z tym nabór do szkół, do klas dwujęzycznych rozpocznie się od 7 klasy szkoły podstawowej. No to oznacza, że szkoły podstawowe, 7 i 8 klasa, będą mogły przejąć te funkcje, na przykład dwujęzyczne, sportowe, które były do tej pory. Sportowe już od klasy 4. Czyli nie jest tak, że tak do końca te klasy już na poziomie podstawowych nie będą profilowane. W jakimś stopniu tak, mogą być. Tak, ale dotyczy to wyłącznie oddziałów sportowych i dwujęzycznych. Rozumiem, że to zapowiedziała też pani minister, zresztą Zalewska. Wraz z końcem gimnazjów skończą się też no, takie klasy, na przykład jak dziennikarska w gimnazjum numer 1, którą się opiekujemy i z którą współpracujemy jako telewizja i projekty, które uczniowie realizowali do tej pory w gimnazjach.
A tu niekoniecznie. Zależy, jak na to spojrzymy, bo ponieważ klasa dziennikarska, to no, wiemy o tym, że klasa jest to, która ma poszerzonym profil pewnego nauczania, co jest absolutnie dopuszczalne, tym bardziej, że ministerstwo stawia na innowacyjność szkół i to, co jest zawarte w ramówce, to jest absolutne minimum tego, co szkoła musi realizować. Natomiast jeżeli z punktu widzenia organu prowadzącego szkół i potrzeby uczniów występują tego typu sygnały, no to wiadomo, że samorząd w ramach swoich możliwości przychyla się do poszerzenia z zasobów już finansowych. Ale nie ma pan takiego wrażenia, że cała ta reforma niestety idzie w kierunku opóźnienia w głowach młodych ludzi ich właśnie decyzji swoich życiowych, w którym kierunku chcieliby pójść? Dzisiaj mogą już w miarę swobodnie od początku gimnazjum, czyli klasy siódmej teraz, tak, nowej, jeśli chodzi o wiek 14, chyba to jest mniej więcej lat, no gdzieś tam szukać, już poszukiwać swoich zainteresowań właśnie poprzez poszerzoną jakąś wiedzę zawodową, ewentualnie związaną z jakąś większą ilością godzin konkretnego przedmiotu. Teraz tak na dobrą sprawę, no poza tymi klasami języcznymi i językowymi i sportowymi, no będą tak naprawdę stawali przed tym wyborem dopiero 2 lata później. No, wie pan, no, biorąc pod uwagę czas trwania, czyli to, że szkoła podstawowa podzielona została na 2 etapy, 4 i 4 lata, plus to, że gimnazjum zostało skrócone de facto z 3 do 2 lat, to w gruncie rzeczy mamy ten sam okres wiekowy wychodzenia uczniów ze szkoły podstawowej jak wcześniej. Tylko że już podstawówka działa na trochę innych zasadach. Nie ma tego buforu przejściowego między szkołą podstawową a szkołą ponadgimnazjalną, czyli gimnazjum samego, tak? Natomiast tutaj powiem tak, no, przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy czy z wyboru zawodu odbywać się będzie, i tutaj nawiązuję też do odpowiedzi na poprzednie pytanie, także przez stosowanie dalej pracy metodą projektu, bo te projekty edukacyjne, które były wymagane przez ministerstwo wobec wszystkich uczniów, bo wiadomo było, że zapis był taki, każdy uczeń bierze udział w projekcie edukacyjnym, jako metoda pozostaje dalej. Proszę zwrócić uwagę, że zostaje wzmocnione także takie zadanie, jak chociażby wsparcie doradców zawodowych już w szkole podstawowej, i powstaje tutaj nowy obszar, zwiększona ilość godzin właśnie na to działanie. Prawdziwy problem może pojawić się dopiero, że tak powiem, jeśli chodzi o wybór po zakończeniu liceum, które będzie trwało 4 lata. I tak naprawdę generalnie dotychczas podstawa programowa albo gimnazjum... Albo technikum 5 lat. Tak, podstawa programowa dotychczas, proszę zwrócić uwagę na taki niuans, nie wszyscy wiemy o nim, że podstawa programowa gimnazjum miała 4 lata, nie 3. Kończyła się po pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Także na przygotowanie do matury pozostawało, i tu się z tym zgadzam, rzeczywiście mało 2 lata albo nawet i 1,5 roku. W tej chwili podstawa programowa liceum będzie zaczynała się od klasy pierwszej i będzie miała lat 4. Więc tam rzeczywiście mamy jakąś przesłankę ku temu, że wykształcenie będzie na tym poziomie bardziej gruntowne. Jak będzie wyglądała rekrutacja dla gimnazjalistów do szkół średnich? Ci, co kończą je dziś, i ewentualnie będą kończyć przez 2 lata, jeszcze kolejne, mają wiele wątpliwości. Tak. Zawsze elementem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych były wyniki egzaminu gimnazjalnego i wyniki edukacyjne, które uczeń osiągał przez okres swojego pobytu w gimnazjum, i potem tam oceny końcowe. Tak było przez 15 lat. Tak. I tak pozostaje do czasu... Ja miałem do szkoły średniej egzaminy wstępne. Tak, rzeczywiście. Natomiast tutaj będziemy mieli dalej do zakończenia gimnazjów kontynuację tego systemu, czyli te 2 elementy będą wchodziły w rachubę. Później pojawi się sprawdzian po szkole podstawowej, po 8-letniej szkole podstawowej. Czyli to będzie egzamin podstawówkowy tym razem? Tak, tak można go nazwać. W pierwszym okresie będzie to sprawdzian z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki, a po roku 2019 będzie to sprawdzian
te przedmioty plus dodatkowy wybrany przedmiot z puli przedmiotów biologia, fizyka, chemia, geografia, historia i również wyniki z tych sprawdzianów będą brane pod uwagę przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej, czyli do szkoły liceum bądź technikum. Czyli będzie to trochę polegało na tej samej zasadzie, co dzisiaj egzamin gimnazjalny, jak rozumiem. Tak, no, na tę chwilę ministerstwo nie... Jeszcze ma chwilę. Tak, i nie... Precyzuję. W jakiś sposób nie sprecyzowało tego, czy będą egzaminy wstępne do szkoły ponadgimnazjalnej na razie. Jak było dawniej. A co na uczelnie wyższe, no to już ministerstwo, inne ministerstwo. To też właśnie ja się domyślam, to też jest temat, który tak. Na pewno będzie gdzieś tam musiał być zauważony. Domyślam się, że dzisiaj mówimy o uczniach jeszcze cały czas kończących te trzyletnie szkoły średnie, tak, licea, tak. Więc jeszcze przez jakiś czas będziemy mieli do czynienia prawdopodobnie z tą rekrutacją do szkół średnich, które miało mieć na tych zasadach dotychczasowych, ale no za jakąś chwilę, szczególnie dla tych właśnie, którzy będą już kończyć tylko podstawówki, może się okazać, że będzie trzeba te zasady zmienić, ale póki co rozumiem nie mamy żadnych ustaleń. Na podstawie egzaminu gimnazjalnego, a potem na podstawie wyników sprawdzianu po szkole podstawowej. Odbywać się będzie rekrutacja do szkół. No i po maturze oczywiście później. Po gimnazjalnych i szkół po podstawowych. Po podstawowych. Tak. To też jest ciekawe, bo pojawią się za 2 lata dwie klasy pierwsze. Tak. Będziemy mieli połączenie uczniów, którzy kończą jeszcze ten stary system z gimnazjami i ten nowy stary system bez gimnazjów. Starczy dla wszystkich miejsca? No właśnie, ja to poruszyłem ten temat na początku, mówiąc o liceum imienia Romualda Traguta, naszego ale liceum to tylko samorządowe, tak? No ale potem ta fala będzie szła, tak? Czyli 4 lata będzie. Czyli w jednych ławkach, w jednej ławce, że tak powiem, w jednej klasie będą siedzieli uczniowie, którzy będą pracowali na podstawie starej podstawy programowej 3-letniej, a w tym samym czasie będą już uczniowie, którzy będą realizowali podstawę programową 4-letniego liceum, tak? I przez 3 lata będą się spotykać w jednej szkole. Czyli proszę zwrócić uwagę, że fala tego rocznika... I będą pisać w tym samym, no, akurat nie w tym samym roku, ale jedni będą pisać maturę inną i drudzy będą pisać maturę. Matura zawsze jest maturą, natomiast będzie inny zakres pewnie, inna będzie podstawa programowa, tak, tej matury. Jeśli chodzi o szkoły i łączenie tych szkół, bo chcę do tego jeszcze na chwilę wrócić, choć jak powiedziałem, pachnie to chaosem, bo łączenia tych szkół, co będzie jaką szkołą i do kogo będzie należeć, kto nią będzie rządził, to jest temat, który oczywiście wzbudza wiele emocji, ale no właśnie, no skoro gimnazjaliści będą kontynuować naukę już w szkołach połączonych, no nie zdarzy się w którymś momencie tak, przecież dzisiaj mamy szkoły mocno wyposażone w kierunku wiekowym, tak? Czyli jest klasy 1-6, czyli powiedzmy te mniejsze dzieciaki, potem już młodzież gimnazjalna, potem licealna, no to też jest związane z fazami rozwoju, także tego fizycznego, w związku z tym dostosowane są wysokości ławek, wielkości. Nie dojdzie do sytuacji, w której uczniowie już podstawówek, ale dawniej gimnazjów będą musieli siadać w małych ławeczkach i niskich krzesełkach, tych przeznaczonych dla młodszych? No to jest sensowne pytanie. My na nie odpowiedzieliśmy sobie już na etapie analizy tego, co ma się wydarzyć, bo przecież szkoły są przystosowane do przyjęcia uczniów od klas 1 do 6, tak? Dokładnie. Kurator zakłada, że nie ma dwuzmianowości w szkołach, tak? Pozostaje nam niewykorzystany potencjał gimnazjów, które będą wygaszane. Więc postanowiliśmy właśnie dokonać tego manewru łączenia, czyli włączenia gimnazjów do szkół podstawowych, aby tę całą bazę, potencjał i nauczycieli tak naprawdę przedmiotów takich jak fizyka, chemia, biologia i geografia, które to pojawiają się już w klasie 5, a następnie w klasie 7 szkoły podstawowej, wykorzystać, tak? W związku z tym, dopóki nie uporządkujemy tego w taki sposób i dopóki nie zbudujemy pewnej bazy, nie wykorzystamy tej, która już istnieje. To może się tak zdarzyć. No, dlatego planujemy, żeby tak się nie zdarzyło, ponieważ te pracownie przedmiotowe, one będą wykorzystane, ponieważ będą z nich korzystali uczniowie szkół, które zostaną ze sobą włączone. A więc następuje ten przepływ. Żadna z tych pracowni specjalistycznych w gimnazjum numer 1, 2 ani 3 nie pozostaje w żaden sposób zapomniana i niewykorzystana. Tak, dokładnie. Jakbyśmy
tak spróbowali, bo do wszystkich nas przemawia najbardziej ten obrazowy sposób tłumaczenia. Wyobraźmy sobie, jesteśmy dzisiaj 1 września, no niech będzie drugi, bo pierwszego to są rozpoczęcia roku. Cała reforma 15 lat temu polegała na tym, czy też takie było uzasadnienie, że chodziło o to, żeby te dzieci młodsze rozdzielić od tych nieco starszych, dojrzewających, gdyż ponieważ oni są no już różni, mają różne potrzeby, różne oczekiwania, różne też zachowania, różny ten poziom rozwoju. Dzisiaj wracamy do łączenia i jak? Będzie ta młodzież starsza rozdzielana, nie wiem, na przykład budynkami dotychczasowymi, czy też będą się mieszać na tych samych korytarzach? Klasy 8 z klasami 4. Ustawodawca zaplanował, że szkoła 8-klasowa, szkoła podstawowa, będzie ciągiem edukacyjnym i wychowawczym. To jest podstawa założenia i wdrażania reformy. A więc ostatecznie i docelowo dzieci klas pierwszych będą rzeczywiście na tym samym korytarzu bądź na sąsiednich z uczniami klas 8. W okresie przejściowym, oczywiście, żeby nie wywołać pewnej sytuacji szokowej, będziemy starali się zabezpieczyć potrzeby jednych, jak i drugich. Załóżmy, że bierzemy na tapet 8 dotychczasową i gimnazjum numer 3, które będą ze sobą połączone. Uczniowie, ci starsi, będą się uczyć dalej w budynku gimnazjum, ci młodsi w budynku szkoły numer 8, tak? Nie do końca. Czy ci, którzy już pójdą do klasy 7, będą uczyć się w budynku gimnazjum dzisiejszego? Po wyjściu gimnazjalistów klas trzecich pozostaje luka do wykorzystania i biorąc pod uwagę, że szkoła podstawowa numer 8 zdecydowanie powiększa swój obwód i tak naprawdę przejmuje obwód dotychczasowej szkoły podstawowej numer 7, która istniała przed reformą wprowadzającą gimnazja, no znacznie zwiększą się potrzeby lokalowe i ten potencjał będzie wykorzystany. My w tej chwili przygotowujemy już odpowiednie skrzydło na przyjęcie tych najstarszych dzieci ze szkoły podstawowej numer 8. Może się tak zdarzyć. Gimnazjum. Może się tak będzie zdarzyć. Będzie to jedna szkoła. Będzie to jedna szkoła, ale będą to różne budynki. Pytam o to, czy może się tak zdarzyć, że będzie określona liczba klas, nie wiem, 7, tak? Mhm. I część z tych 7-aków będzie się uczyła w budynku szkoły numer 8, a część dotychczasowym, a część będzie się uczyła w budynku obecnego gimnazjum numer 3. Nie. Najstarsze dzieci z szkoły podstawowej numer 8 pójdą, tak jak dotychczas, ze swoimi rówieśnikami do dużego budynku. Wszyscy, bez wyjątku. Tak. Nie będzie dzielenia na lepszych, gorszych. Nie, tak. Zostaną oddziały klas 1-3 i nowe oddziały przedszkolne. Docelowo w budynku szkoły podstawowej numer 8, tak jak projektant zaplanował, budując ten budynek, powstanie nowe przedszkole. Jeśli chodzi o zatrudnienie nauczycieli w liceach, w szkołach ponadgimnazjalnych obecnych, tak, czyli w szkołach średnich, będzie chyba trzeba więcej tych nauczycieli niż dotychczas. Zwiększy się liczba choćby klas o całą jedną. No to jest nasza nadzieja i szansa na to, że przeprowadzimy przez ten okres dwuletni, okres przejściowy, bo i sam ustawodawca nazywa to okresem przejściowym, w tak ten sposób ten system edukacyjny, żeby za 2 lata móc rozdysponować te wolne miejsca, bądź wykorzystać szansę dotyczącą tworzenia nowych etatów. Ale w podstawówkach się dublować. Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, o stanowiskach nie mówiąc. To tak rzeczywiście w szkołach podstawowych będzie większa potrzeba chociażby zatrudniania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w przedszkolach, bo jak przypominam, 3-latki. No, ale nauczyciel gimnazjum, myśli pan, że przekwalifikuje się na nauczyciela dla wcześniaków, dla przedszkolaków? Są takie przypadki, natomiast są one bardzo marginalne, dlatego staraliśmy się włączyć gimnazja właśnie do szkół podstawowych, żeby ten ciągłość tego procesu i podstawy programowej, a i wykorzystać szansę związaną z posiadaniem pracowni i wykształceniem nauczycieli po prostu wykorzystać. Panie naczelniku, nie tworzyć luki. Ponieważ stworzyliście prognozy demograficzne na 2, na 5 lat, na pewno potraficie też przewidzieć liczbę nauczycieli potrzebną do nawet z włączeniem 3-latków do całego systemu. Ilu tych nauczycieli będzie potrzeba? Wiecie już za 2 lata po wygaśnięciu gimnazjów w całości, ile tych nauczycieli będzie tak potrzeba? No może za 3 jeszcze, żebyśmy ten rok jeden mieli, powiedzmy, tego podwójnej pierwszej klasy, tak, w liceach. Ilu będzie potrzebnych? Mniej niż potrzeba ich dzisiaj.
Na tę chwilę żaden z gierskich nauczycieli nie traci pracy. To jest, na tę chwilę to wiemy. Jest podstawa. Uczniowie uczą się w komfortowych warunkach z minimalną zjawiskiem, jeżeli to częściowej dwuzmianowości i wychodzeniem z tej dwuzmianowości przez okres następnych 2 lat. Jest zapotrzebowanie na zatrudnienie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Tak? Natomiast za 2 lata, kiedy dojdziemy do stabilizacji systemu i zacznie funkcjonować obwodowość w pełni już naszych szkół, policzyliśmy, że dojdzie do pewnej stabilności i będziemy mogli wykorzystać tę kadrę, która w tej chwili jest. I nie Czyli ładnie powiedziane. Nie powinno być, że tak powiem, dużych wahań. One zawsze wychodzą. I na pewno będzie to minus, ale pytam skala rzędu wielkości, bo to jest istotne. Na tę chwilę, mówimy o dziesiątkach etatów, czy może o setkach? Nie, na tę chwilę, panie redaktorze, po prostu przyglądalibyśmy się tutaj, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na pracę dla nauczycieli w poszczególnych szkołach i to, co dzieje się. Na pewno będzie mniej dyrektorów i wicedyrektorów ostatecznie, za 2 lata. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę sytuacja dotyczy tego, że nie zmienia nam się ilość uczniów w systemie, tak? A więc ilość klas i ilość uczniów pozostaje na takim poziomie, a zmniejsza się ilość szkół, więc de facto ilość dyrektorów czy wicedyrektorów dopasowana jest do wielkości i ilości uczniów i klas w szkole. Czyli tak? Będzie mniej dyrektorów i wicedyrektorów. Podobna sytuacja dotyczy chociażby pedagogów szkolnych czy psychologów, prawda? Tak jest. W tej chwili, czy też pracowników niepedagogicznych. No, budynki pozostają te same. Problem obsługi, zagospodarowania, pracy z taką ilością nauczycieli. Jeżeli łączymy 2 szkoły, to ilość nauczycieli, która musi być obsługona przez kadry i przez księgowość, nie zmniejsza się, prawda? Więc raczej się zwiększa. Powierzchnia budynków do sprzątania się nie zmniejsza. Główna księgowa już jest jedna, dyrektor dzieci jest jeden, zastępca, no też nie potrzeba ich 10. No ale proszę zwrócić uwagę, że niektórzy jeszcze odchodzą na emerytury i taką analizę też zrobiliśmy. Rozumiem. No to przy okazji tego na sam koniec dobra zmiana w zgierskiej oświacie. Konkursy się rozstrzygają na dyrektorów. Dobra zmiana, naprawdę? To o tym decyduje komisja. Zawsze. Zawsze komisja. Większością. Ale pan rozumiem, że uczestniczy w pracach tych tak, komisji. Tak, tak. Decyduje większością głosów i wybiera kandydata, wyłania kandydata na dyrektora. Jeden przykład. Co takiego się stało w szkole podstawowej numer 5? A co się stało? No dyrektor szkoły, tak, się zmienił? Tak, panie dyrektor odchodzi na emeryturę we wrześniu. Odchodzi na emeryturę we wrześniu, ale startowała w konkursie na dyrektora szkoły. Nie. Nie startowała nawet. Nie. Okej. Okay. Panie naczelniku, dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo. Miejmy nadzieję, że choć na część pytań, które nam państwo zgłaszaliście, udało się dziś odpowiedzieć. Moim i państwa gościem był Marek Lipiec, naczelnik Wydziału Edukacji i Młodzieży Zgierskiego Magistratu. Matury zaczynają się tuż po majówce, czyli w najbliższy czwartek, a zatem w imieniu całego zespołu redakcyjnego wszystkim zgierskim abiturientom życzę powodzenia i połamania piór. Trzymamy kciuki, a wszystkim państwu życzę udanej majówki. Pozdrawiam.